Próba mikrofonu, raz, dwa, trzy, wjeżdżam ja, wjeżdżasz ty, siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku po prostu Geek News, czyli nowe wiedz to, czyli po starym wiedz to, tak to ma wyglądać, tak jest, witam was w tą przedostatnią niedzielę w tym roku. Myślę, że jeszcze zobaczymy się za tydzień, a później zrobimy sobie przerwę, dopiero zobaczymy się po nowym roku, ale wszystko przed nami. Tak? Tak. Dobrze, na początek chciałbym zaznaczyć, że jestem dupa wołowa i dałem dupy w ostatnim odcinku i to tak grubo, ale może dlatego, że byłem chory i nie do końca kumałem, co się dzieje, ale nie ma co się tłumaczyć. W każdym bądź razie w tamtym tygodniu powiedziałem, że grom roku zostało The Red Dead Redemption A2, a to nieprawda. A to nieprawda, całkowita nieprawda, bo grę roku zdobył The God of War, God of War. Tak jest. Dziękuję za to, że ktoś mnie poprawił, że jesteście czujni, oglądacie z uwagą, a nie przewijacie tylko, co będzie dalej. Także sorka za to, że tak wyszło. A teraz co? Czas na to, żeby zacząć newsy. Pierwszy news. Wcześniej pojawił się właśnie pierwszy plakat do filmu Sonic the Head, coś tam. Nie potrafię tego wymówić. Wy sobie przeczytacie, może wy wiecie, jak to wymówić, powiecie mi, napiszecie albo powiecie, wyślecie na Instagramie, jak to się wymawia. Jeśli wiecie, powiedzcie. W każdym razie jest to pierwszy ruchomy plakat do filmu właśnie Sonic, prawie jak w Harrym Potterze. Ponad 25 lat temu na konsolę Sega trafił niebieski speedster, czyli Sonic, i od tamtej pory jeszcze nikt nigdy nie przeniósł jego przygód na wielki ekran. Aż do teraz, bo to 11 sierpnia 2019 roku trafi do kin Sonic Hedgehog, nie wiem jak to się czyta. Jak na razie fani nie przyjęli go za ciepło, narzekają na wygląd Sonika oraz na to, jakie ma buty. Z ciekawostek jest jedna, że w rolę przeciwnika Sonika, mianowicie doktora Robotnika, wcieli się Jim Carrey. Tak jest, Jim Carrey, jestem ciekaw tego, jak to będzie wyglądać. Film oczywiście w CGI, mam nadzieję, że za niedługo dostaniemy już trailer i będziemy mogli zobaczyć więcej. Czy jest tak naprawdę źle, czy może nie jest aż tak źle. W każdym razie reżyser się broni, że czekajcie, będzie jeszcze lepiej. Zobaczymy. Aquaman. Ach, Aquaman. Aquaman z bardzo dobrym otwarciem w kinach, tak, bo swoje pierwsze premiery Aquaman zaliczył w kinach. Właśnie tam DC i Warner Bros. Postanowili zacząć podbijać świat. Czy to dobrze? Nie wiem. Nie wydaje mi się, bo mogliśmy zobaczyć pewnie od razu, znaczy na pewno mogliśmy zobaczyć film na drugi dzień w internecie, oczywiście w jakości nagranej kamerą z ręki w kinie, czyli słabej jakości, ale było można zobaczyć. Ci, którzy zobaczyli, pewnie się nie zawiedli, że nie poszli do kina. Co mogę poradzić? W każdym razie Aquaman zarobił 107 milionów w pierwszy weekend otwarcia w Chinach, co klasuje go na czwartym miejscu, jeśli chodzi o filmy z superbohaterami w tym właśnie kraju. Całkiem dobrze, gratulujemy. Myślę, że może to był dobry pomysł jednak, że rozpoczęli w Chinach, bo ludzie dowiedzą się, że nie warto może iść na tego Aquamana. Ja trochę żałuję, że nie oglądałem go w domu w jakości cam w internecie i zaoszczędziłem ponad 3 godziny, byłem pół godziny wcześniej, myślałem, że będą tłumy w kinie na premierze, a tu się okazało, że sala była prawie pusta, no jak widać bez rewelki. Może nadrobią w ten weekend, nie wiem. W każdym razie musicie pójść i sami ocenić. Ja go oceniam bardzo nisko. I mam nadzieję, że DC nie zrobi więcej takiego czegoś. Zresztą już przestałem liczyć na to, że DC zrobi dobre filmy. Jakiekolwiek. Seriale też, bo po Tytanach się też trochę zawiodłem. Co mogę powiedzieć? Jakieś smutne historie. Gdzie jest akcja? Gdzie się coś dzieje? Nie, jest tylko intryga. Jedna wielka intryga. No nic. Zostając jeszcze przy premierach, na przykład Bumblebee. Jeszcze premiera ogólnie się nie odbyła. Były już pokazy przedpremierowe. Bumblebee zarobił na Rotten Tomato 100%. Ocenili go wszyscy, którzy go oglądali. Nie było to za wiele osób, ale oceniło go na 100%.
Mam nadzieję, że tak będzie. Że tak będzie właśnie wyglądał ten film i dostaniemy dobry film o Transformersach. Bo jak wiecie, możemy zobaczyć tam Transformersów G1, czyli pierwszą generację Transformersów. Taką, jaką była, taka jaka była w bajce i tak jak wyglądały zabawki. Czekam, czekam, jestem podjarany, jestem wielkim fanem Transformersów. Nie tak jak Aquamana. Co dalej? Pixar i Disney zapowiedziały, że wypuszczają kolejną bajkę, a mianowicie, że zaczynają produkcję kolejnej bajki, a mianowicie Onward, albo Onward, Onward, myślę, że tak się nazywa. Plot jest mniej więcej taki, że dwóch elfów żyjących w fantastycznym świecie zaczyna nastoletnich elfów żyjących w fantastycznym świecie zaczyna poszukiwać magii. No, jak zwykle wiemy, że filmy Pixara i Disneya są, magiczne, także jak najbardziej czekam na ten film, tak jak czekam na Toy Story 4, które zobaczymy już w przyszłym roku. Jak wiecie, jestem wielkim fanem, a jak nie wiecie, to jestem wielkim fanem Toy Story. Mam nadzieję, że będzie czwórka tak samo dobra jak poprzednie trzy części. Liczę na to, naprawdę liczę na to, że będzie wyśmienita. A z takich ciekawostek jeszcze, to głosy do amerykańskiej wersji tej oto bajki będą podkładać m.in. Chris Pratt, Tom Holland, Olivia Spencer czy Julia Louis Dreyfus, czyli takie znane gwiazdeczki będą podkładać głos. Bardzo fajnie. My pewnie dostaniemy z polskim dubbingiem. A do was pytanie, jakie bajki uważacie za najlepsze z polskim dubbingiem? Które wam się najbardziej podobały? No ja oczywiście stawiam, że jedną z najlepszych odpowiedzi będzie Shrek. Jak dla mnie jedną jeszcze z lepszych odpowiedzi jest Mulan i Herkules. Ale to już wy musicie ocenić, napiszcie w komentarzach, jaka bajka wam się najbardziej podoba z polskim dubbingiem oczywiście. Dajcie znać. Dobrze, przechodząc dalej. Po wielu perypetiach i niewiadomych w światło dzienne ujrzy gra The Walking Dead Final Season od Title Games. Jak wiemy, studio Title Games zostało zamknięte parę miesięcy temu, tuż przed premierą tego oto tytułu i do końca nie wiedzieliśmy, co się stanie. Czy gra ujrzy światło dzienne, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy zostanie już wstrzymana i zakopana gdzieś w odmętach internetu lub dysków, które zostały zamknięte. Nie wiemy. W każdym razie nie wiedzieliśmy do tej pory, bo właśnie dostaliśmy teaser, trailer, zapowiedź nadchodzącej gry, którą przejęło studio Skybound i razem z pracownikami właśnie Title Game, nie wszystkimi, ale tymi, którzy byli odpowiedzialni za grę, dokończyło w tą produkcję i dowiedzieliśmy się, że gra ujrzy światło dzienne już 15 stycznia 2019 roku, czyli dokładnie za miesiąc dostaniemy tą grę. Ja jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie. Będzie to ostatnia produkcja Title Games. Mam nadzieję, że będzie świetna i że wy będziecie zadowoleni. Mam nadzieję, że mniej studii się będzie zamykać, a za to będą robić lepsze gry. Dobrze, idąc dalej. Funko. Jak wiemy, Funko zalewa rynek. Wszyscy lubimy Funko, a ci, co nie lubią, to na pewno polubią. W każdym razie ostatnio dostaliśmy kilka świątecznych figurek z Funko. Dostaliśmy też całą serię figurek z Fortnite'a. Mogliśmy zobaczyć świeże, stare, nowe skiny z Fortnite'a. Bardzo ładnie to wygląda. Myślę, że fani gry będą zadowoleni i nie jeden pop trafi w ich ręce. A w tym momencie Funko zapowiedziało kolejną serię, ale dopiero na luty, ale już teraz możecie złożyć preorder na tą oto serię, a mianowicie jest to seria z Cruel 2 oryginalnej bajki z 1994 roku. W serii dostaniemy 6 figurek, a mianowicie Mufasę, Simbę, Zazu, Timona, Pumbę i Nanę. Bardzo ładnie wyglądają, bardzo mi się podoba. Myślę, że wszyscy fani nie tylko Funko, ale i Disneya będą zadowoleni. A ja mam nadzieję, że za niedługo wreszcie zrobię program o historii Funko. Myślę, że też jest ciekawa historia do opowiedzenia i że wam się spodoba. Scenariusz już mam tutaj ze mną. Mam ze mną scenariusz, także dzieli mnie tylko aparat od tego, żeby to zrobić. W każdym razie już możecie składać zamówienia, tak jak powiedziałem, a figurki będą dostępne w lutym, czyli w bardzo niedalekiej przyszłości. A zostając już przy przyszłości, gracie w VR-a, graliście w VR-a, korzystaliście z VR-a, lubicie, podoba wam się czy nie? No ja jestem mega fanem, z tym, że jeszcze nie ma tak wielu produkcji, które po prostu by
popchnęły do przodu to wszystko. Ale mam nadzieję, że za niedługo już tak będzie, że będą takie produkcje, które dadzą siłę temu, żeby VR się przebił. Mam nadzieję, że urządzenia też będą coraz lepsze, będzie mniej kabli, będziemy mieli fajne kontrolery, które ułatwią nam poruszanie się postaciami. Co jest bardzo ważne, bo jak wiemy, na przykład Robinson The Journey, masakra. Skakaliśmy tam bang, 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 przenosiło nas, jakby nas zrzucało, jakby ktoś nas teleportował. I nie było to za dobre, po 2 minutach gry nie czułem się najlepiej już przez cały dzień. Także nie polecam i mam nadzieję, że to naprawią. A taka ciekawostka, podobno na VR-a dostaniemy, znaczy jest w przygotowaniu, mają zamiar robić już za niedługo Mission Impossible. Jak wiemy, franczyzna jest ogromna i ostatnie filmy przyniosły wielki sukces na Rotten Tomato. Ostatni film, czyli Fallout, ma 97%, czyli bardzo dużo. Mam nadzieję, że producenci gry staną na wysokości zadania i będzie to dobra gra. Podobno w grze będziemy mogli skakać, biegać i wykonywać wszystkie rzeczy, które wykonywał Tom Cruise we wszystkich filmach, czyli bardzo szeroki zakres ruchów ma być. Mam nadzieję, że jakoś to rozwiążą i będzie to naprawdę, naprawdę dobra gra. Czekam, jak najbardziej czekam na coś nowego, dobrego i świeżego, czym się świat zachwyci. A na koniec ciekawostka. Czyli dostaniemy Doktora Strange'a 2. Prawdopodobnie dopiero w 2020 roku, ale już teraz wiemy, że znaleźli reżysera, a mianowicie powrócił pierwszy reżyser, który kręcił 1. I bardzo się cieszę, bo była bardzo dobra. I już za niedługo, mam nadzieję, czyli w przyszłym roku, zaczną kręcić. Pierwsze ploty chodziły o tym, że nie dostaniemy w ogóle Strange'a, a jednak dostaniemy. I super! Mam nadzieję, niech rozwijają, a DC niech się uczy, może kiedyś będzie jakiś tam dyrektor od tych spraw i może wreszcie zaczną ogarniać, jak to się robi. Albo niech sobie kogoś wykupią z Marvela. W każdym bądź razie, to by było na tyle, nie składam wam jeszcze życzeń z okazji Wesołych Świąt, bo zobaczymy się za tydzień, mam nadzieję. A tym razem się żegnam z wami, bądźcie grzeczni, do zobaczenia za tydzień, yo!